jara, dziewczyną się jara. Chłopaku, to czysta marycha, bez odoru maku, bez odoru wojny, o zajebistym smaku. Włoszy zna Holandii, o mistrzowskim zapachu. Siema! Co stoi w rogu na biureczku? To jest mój drogi Rottweiler. O, widzisz? To socik na napierdalanie na siłce. Jak wam się podobał może najpierw wczorajszy hajlik, jak ktoś oglądał. Chujowy? No ja, mi się trochę przykro zrobiło, jak nie było tej waleczki ostatniej. Aczkolwiek tego nie rozumiem, dlaczego nie mogli dojść do porozumienia. Z kibulami do porozumienia. Ze wszystkimi się da dojść do porozumienia, no. Nawet kurwa nie pamiętam, jak to było, ale to już jest jakiś zakorzeniony tam konflikt bardziej, nie? Ale na przykład widziałem na TikToku, chłop dla pieniędzy będzie zabity, widzowie, jak coś. Dlaczego tak naprawdę nie odbyła się walka Denis Don Diego? Otóż porozmawiałem z chłopakami z Lechii, którzy byli na stadionie i oni powiedzieli mi prawdę, czyli zapytałem bezpośrednio u źródła. Otóż półtora roku temu na ustawce, gdzie biło się 20 z Lechii z 20 z Elany, i wszyscy bili się bez sprzętu, Denis podobno wyjął sprzęt i poturbował jednego chłopaka z Lechii na tyle mocno, że ten 4 tygodnie w ogóle leżał w szpitalu. Pojawiło się 50 chłopaków z Lechii na trybunach, którzy ścigali, polowali na chłopaków z Elany, których podobno było tylko kilku. Chcieli po prostu dopaść Denisa i zrewanżować się na całej Elanie. Przed stadionem z kolei, przed areną czekała kolejna setka chłopaków z Gdańska. Byli na ich podwórku. Skąd wiem? Bo zapytałem u samego źródła, czyli zapytałem chłopaków z Lechii. Mam nadzieję, że Paweł to spierdala już zmienić obywatelstwo. Dlaczego do tak innego naprawdę? Kraju, bo kurwa, za to co powiedział to może nie być ciekawie. Z kim kosę ma Mielec? Mielec miał kosę z Siarką Tarnobrzeg na pewno. Mamy zgodę z Czarnymi Jasło i Sandecja Nowy Sącz. Mamy więcej kos niż zgód, to tak średnio. Elana. Zgody z Ruchem Korzowem. Chorzów, Widzę w Łódź. Układy Stal Rzeszów. Kosy. Apator Toruń. Zawisza Bydgoszcz. Lechia Gdańsk. ŁKS Łódź. Zobacz kosy Lechii Gdańsk. O kurwa mać! To jak Lechia Gdańsk się jeszcze trzyma? Wpisz sobie Stal Mielec Wiki Fandom, tam wszystko rozpisane jest, dobrze, nawet rozpiska wygranych i przegranych ustawek? Ty, to trochę nam się ten... nazbierało kos więcej jednak. Mamy kosę z Legią Warszawą? Jak to? Zdobyte flagi, fragment flagi Stali Sanok? To jak Battle Royale normalnie jest już. O, są ustawki! Wisłoka Dębica, 50-36 na trasie, porażka. No ich więcej było. Siarka Tarnobrzeg, banda na bandę, wygrana. Karpaty Krosno, 14-14, wygrana. Legia Warszawa, 25-25, porażka. Zobacz Lechię. A co ja będę patrzył, jak ja się ni chuja nie znam na tym? Możemy obejrzeć już filmy Greba, myślę. Popo i kilku innych influencerów zostali posądzeni o reklamowanie nielegalnego sklepu. Aha, czemu ja jestem w głównym wydaniu? Czemu Popo i kilku innych influencerów? Opowiem wam o tej sprawie, żeby przestrzec was przed podejrzanym sklepem, jednocześnie poinformować o obowiązujących przepisach. I no, nie jest kolorowo. Lista jest bardzo długa, zakaz reklamy i sprzedaży w sieci, ja. Ograniczenie do 2 ml płynu, ograniczenie do 20 mg nikotyny, brak banderolek akcyzowych, odmowa wystawienia faktury za zakup, brak ostrzeżeń w języku polskim, produkt niezgodny z TPD i normami UE. To artykuł 7f mówi wprost, że zabranie się sprzedaży na odległość, w tym transgranicznej sprzedaży na odległość. Zabrania się sprzedaży. Przecież jest milion sklepów, co to sprzedaje. A to w takim razie musieli to zmienić, bo pamiętam, jak miałem 15 lat i była taka strona jak Edym? O właśnie. To tam wszystko na legalu było, dopiero później to wprowadzili, tak? Dalej można online kupować? Oczywiście, że można online kupować dalej. To kurwa, wszędzie można kupować tak naprawdę. Zapasowy. To ja wypierdalam do kicia. PDW. Mililitrów albo e-papierosy z zawartością nikotyny na poziomie 50 z Międzychód, ulica Zaułek Rzeczny 3. Autor tweeta zachęcił, aby sprawdzić Google Maps, bo podobno pod tym adresem znajdują się ogródki działkowe. Z ciekawości sprawdziłem i niestety, no, ale jedyne dostępne zdjęcie jest z 2013 roku, gdzie wówczas faktycznie był tam mały domek, ale przez tyle lat mogło się coś zmienić. Czy Popo świadomie podjął tę współpracę, wiedząc, że to nielegalne? Nie sądzę, ale niezależnie od aspektów prawnych i tak uważam, że czysto moralnie to słabe, że promował tego typu produkty wśród... Jedyne, co mnie, widzowie, ten, hamuje przed byciem sobą, to właśnie prawo karne. Ale zresztą, jak wiecie, nigdy nie namawiałem do palenia swoich odbiorców. Jasne. Myślałem, że tu zostanę zgnojony i rozjebany.
No co? Wszystko, co dostawałem, to w sumie było legalne. 20 mg. Wedle ustawy, wedle prawa. Kurwa ESO. A Xayo? Co Xayo? Ja nic nie wiem o żadnym Zeju. Zeju jest czysty jak łezka. Naprawdę staram się mieć informacje o Queen of the Black, olewam jej kolejne prowokacje, głupie teksty i typowo atencyjne zaczepki, ale obok tej sprawy już nie mogłem przejść obojętnie. Nie będzie zaskoczeniem, jeśli powiem, że znowu chodzi o brokuły. Chodzi o jaranie, tak? Chodzi o marihuanę. Mata, znany narkotyki. Raper. Ale no co, wylądowałam znowu na dołku o jakiejś trzeciej. Poszłam na przejażdżkę z chłopem, samochodem mojej babci, no i jaraliśmy sobie tam. On się wystraszył, jak jechała policja jakby i zwolnił trochę i nas zatrzymali, bo myśleli, że on jedzie jako pijany. Więc wylądowaliśmy na dołku i znaleźli u nas 14 broku. Zdrowym fizycznym i psychicznym. Nie martwcie się, nie jestem 60. Nie wiem, niech oni ją kurwa zamkną, naprawdę, to już będzie lepiej dla internetu, dla wszystkiego i dla niej też, niech ją zamkną. Nie wiem, czy się powinnam chwalić, ale pisałam z matą i on mi postara się ogarnąć receptę, także już bez przypału i jak już będę miała receptę, nikt mi nie powie, że nie mogę tego... Bo będę miała receptę. Receptę sobie ogarnij jak najszybciej. Dobra, właśnie chciałam, wiesz, gdzie ogarnę za hajs, czy u lekarza, bo ja mam choroby psychiczne i chyba nie wypiszą mi. Ja mam choroby psychiczne, nie wypiszą mi. Pytam coś w takim razie. Czemu jak Mata j***a to nie ma problemu, jak Leo się, a jak j***a to jest problem? Bo ty jesteś pierdolnięta i chora psychicznie. I to w żaden sposób nie wpływa kurwa dobrze na nikogo. A jak Leo się przynajmniej muzę napierdala. Jest gitara siema, nie? Przecież Julia to chodząca antyreklama legalizacji broku i to pod każdym możliwym względem. W związku z tym łączenie się z nią wizerunkowo jest totalną głupotą. No nie wiem, Queen of the Black to jest... Kurwa, osoba, która nie powinna istnieć. Zaraz wam coś pokażę. Na przykład chodzi mi kurwa o takiego TikToka, nie? Teraz dostałam kod od kolejnego pieska, także pieski zapraszam, jeśli chcecie być pod podnóżkiem królowej, żeby dawać mi pieniążki. Bogini i królowa powinna dostawać pieniądze za nic. Za leżenie i pachnienie. No bogini i królowa ta, ale zwykłe szlaufisko nie powinno nic kurwa dostawać. Rozpoznają państwo tą flagę? To oczywiście Niemcy! I oni najechali Polskę kurwa! A tu idzie Polska kurwa i niszczy Niemcy w chuj! I teraz Polska wygrywa, bo Polska jest zajebista kurwa. Man can cry. O, to jest filmik widzowie, który mnie motywuje zawsze jak idę wieczorem na siłownię. Man can cry. You so it's okay to be weak. This is okay. This is okay. This is okay. Everything is okay. I tell you it's because it's unhealthy. Immediately stop listening to anything else I have to say. I'm a 16-year-old male, and I am a founder. Wake up to reality. No, zapierdalaj, małolat. Trzeba być, kurwa, szefem jebanym. Refren trochę jak Lana Del Rey? Del Rey? Na moim boisku szkolnym i bez pieniędzy gapiłem się wtedy wolny na księżyc. Albo list jak Flexib, dać mu parę lekcji. Lekcji ze zdziwienia, bo ten skurwiel teraz nie zna nic prócz presji. Dobra, skrócić wam. Oddał udziały w swojej wytwórni dla jego menadżera, bo już się nie czuje tym, tego, nie? Nagrał jeszcze kilka utworów po tym Romantic Psycho, to była jego ostatnia trasa koncertowa, ale dalej będzie coś tam robił, tak? Ale i był, spędził dużo czasu za granicą, robiąc muzę z zagranicznymi artystami i może jeszcze się pojawi, no, tego typu, nie? Nie da się zgasić światła na balkonie. Drunk Bags z Boxdelem. Myślę, że w tym miesiącu może się udać.
zapierdolić takiego. Zawodnicy po walkach. Nie wiem, co mogę powiedzieć. Na pewno mogę powiedzieć to, że dziękuję tym, co we mnie wierzyli. Mam to i idę świętować z najbliższymi. Wielkie pozdro dla was. To jest Alan Człowieku, który ma podobno bipolara i w sumie to by się zgadzało, jak najpierw było dziwnie, a później zaczął go napierdalać. Dobra, Alan powie tak. Kurwa, no jedną nogą na wakacjach już byłem, nie czułem tego, głowa nie zagrała. Kurde, no wiecie, starałem się, ale wyszło jak wyszło, nie? A. Okej. Okay. Bardzo wam dziękuję za kibicowanie. Jesteśmy cali, zdrowi, mój team. Zajebista. No nie, a tej walki to na przykład, tutaj widzę, jest najwięcej powiedziane, a najmniej zrobione. Jesteśmy pod żabką i to jest możliwe, kurwa! Wnioski od Unbany? Szanuj Oscara. Cześć, tutaj dostałem perma na fasolach, bo niby kogoś łapałem, gdy wbiegłem pierwszy do mety, to Mati mnie zbanował, bo myślał, że kogoś łapałem. Miłego sprawdzania banów, bo jest ich w cholerę. Okej. Okay. Należy się unban, czy się nie należy? Jak mnie złapiesz na fasolach następnym razem, to cię dojadę. Derpszako pizde klej. Derpszako zbanował. Ciekawa sprawa. Sprawdźmy, jak zachowywał się ten użytkownik. Pierogi, choinka. Dać unbana? Dobrze. O kurwa! Kot mi przebiegł po kutasie. Nie no. Zobaczymy, może się zreformował. A, to Sojrek, to odrzucam. To też odrzucam. O chuj tu chodzi. A, to Yetta Fire, też odrzucam. Mógłbym prosić o unbana, już nie będę spamić tymi emotkami specjalnie. Nie. O nie, Perkusowi kurwa to nie. No dobra, należy się unban. Uuu! Aha, Zakielek. O co tu chodzi? Czemu Snorlax go zbanowałeś? Aferki są. No i teraz pytanie. Co się robi z takim gościem? Niech spróbuje za rok? No dobra. Uuu, a tu młodziutkiemu ktoś podpadł. Ohoho. Wydaje mi się, że... może być unban. Witam, Aki, potrzebuję cię jako... przysięgłego obok sędzi. Nie odbanował nikogo. Jak to? Elduzio. Ten z linka ci podsyła. Ja pierdolę tam naprawdę. Pewnie to jest jakiś shot, że ktoś reaguje na jego donata. Dobra, to zobaczę, co to jest. Znowu w życiu mi nie wyszło. Czyli Elduzik nie zasługuje na unbana. Elduzik? No nie, no i chuja. Nie. Aki. Czym cię wkurwił ten użytkownik? Czwarta rano była. Jego nick to debil jebany od tyłu. Tak. Więc może być coś na rzeczy. Derpszako jajks, kurwo. Aha. Przeprosił i wyraził skruchę. I napisał sadgę. O co tu chodzi? Okej. Okay. To nawawet nie próbuję tego. Nie, gdzie Klefedron, to ja nawet nie wiem, czy on jest na liście. O, jest, jest. Dobra. Tata Gimpera chyba... Przepraszam, że lecz moje zachowanie nastąpiło pod wpływem emocji, było karygodne i niedopuszczalne. Przepraszam. Jestem ciekawy, czym on se kurwa zasłużył. Wiadomo co. To nie Ksajo gadał. Coś on mu pisał cały czas. To Ksajo wiesz jaki jest. Co jest kurwa? Siema Popa, Banet. W 2018 to... napisał Siema Popa, a 3 lata później dostał bana. Przepraszam, że się przywitałem. Dobra, do tego napisz, że nic się nie stało. Ja wiem, na co mogą być te bany właśnie, bo Sowicz pewnie go zobaczył na innym kanale, że Motko Werę napisał i go wpierdolił cię bana.
Jest duża szansa taka. Bo wtedy był taki witch hunting trochę. A, no to za emotkę Shinny to się nie dziwię, kurwa. Tutaj nie ma unbana. Next. Nie no, wychował typsy do budy, nie? Dobra, jak bym chciał... A nie, czy mógłbyś mi dać permabany na wszystkich kanałach waszej ekipy, bo jestem uzależniony od Popaksaja Jebczana, to by mi pomogło. Spełniłem jego życzenia, tak? Biedny, biedny widz próbował. Dałem mu, się ale tak wrócił, Sadek. Wrócił? No jak skoro tak samo bana. A i tak samo napisał, to odrzucam pal gumę. Tutaj a... ewidentnie dobra. Należy odrzucić. Siem, Filip! Nadal jesteś kurwą fałszywą. Damian Hir? A ja wiem kto to kurwa. To nie, był nie, ziomek nie. Z GTA RP. I on udawał takiego Chińczyka z długimi włosami. A, jestem kurwą nadal. To się pierdol. Ojem mi rurę. Co to kurwa jest? Nawrócę się? No dobra. I ci nie grzesz więcej. Ty. Jakiś debil wszedł do popo nickiem Fanatic Rudiox i ma... Aaa, bez kitu. To z Fortnite'a coś było, ja go permą wyjebałem chyba. Bo mnie snajpił skurwysyn. Dobra, należy się unban. To już jest stara gwardia chyba. O co chodzi, ty? Dobre pytanie, kurwa, bo ja sam nie wiem o co tu chodzi. To jest dla mnie niewytłumaczalne, musiał coś odpierdolić. To top donator z partia Tixa? A tu, o kurwa, ty! Dobra, dajesz mi 2 koła dolców, to cię odbanuję. Witam. Witam i żegnam. Random, hehe. Dobra, odbanuję go, odbanuję. No tam się próbuje, jeszcze cię wyzywał, nie? To... Tego odrzucę. O, jeden nowy wniosek. Wartość lat 14? O nie, niech wypierdala. Dobra, daję mu unbana. Czysto jest, kurwa, czysto. Czyściutko. Co pan sądzi o Wojciechu Cejrowskim? Nic nie sądzę. Nie przepadam. Nic nie sądzi i chuj. Hello. Ow, masz na 10 do szkoły. No w sumie to prawda akurat. Kurwa, ja całą trzecią liceum miałem na ósmą. Całą. Na wszystko, codziennie, od poniedziałku do piątku. O jebane. Ja miałem w czwartej technikum najgorszy moment, jak miałem w piątek na chyba 7 albo 8, a siedziałem do 16. I w zimie szedłem jak było ciemno i wychodziłem jak też było ciemno. Cały dzień w pizdę w szkole. No co widzowie, dziękuję wam, że byliście. Dzięki Aki też, że wpadłeś. Widzimy się w środę o 19:00, prawdopodobnie najbliżej. Zapraszam na YouTube'a, na Instagrama też zapraszam, można zostawić follow'a. Hello. Oh, mama, oh, mama.